Okej, witaj w części drugiej dotyczącej omawiania dwóch ważnych działów dotyczących CSS, jakim niewątpliwie jest margines i padding. Teraz dołóżmy sobie do naszego zielonego kwadratu akapit, czyli to jest akapit. I dorzućmy sobie do naszego niebieskiego kwadratu i zobacz, co się będzie działo z kwadratami, w którym zastosowałem margines. Na moim divie green kwadrat i na moim divie blue kwadrat. Zauważ, że w tym momencie margines bardzo brzydko dotyka krawędzi naszego kwadratu i bardzo brzydko dotyka krawędzi naszego niebieskiego kwadratu. A zobacz, co się stanie, gdy skopiuję dokładnie te same akapity do mojego zielonego kwadratu i do mojego niebieskiego kwadratu, w którym nadałem im padding. Pamiętasz? Moim divom nadałem padding. O tym dwóm divom, divom zielony kwadrat i divom niebieski kwadrat, dałem padding po 10 pikseli. Tylko z prawej strony nie dałem paddingu 10 pikseli. Zamknę sobie przeglądarkę i zobacz, co się będzie teraz działo. I widzisz, mamy już pewne odstępy, dzięki którym możemy fajnie formatować tekst w naszym artykule, w naszym divie, w naszym kontenerze. I przejdźmy teraz sobie do naszego pliku index.css, w którym definiowałem reguły CSS. Ale zauważ, że tutaj z prawej strony ten tekst bardzo brzydko wygląda. Chciałbym jeszcze zrobić, żeby zarówno od lewej, jak i od prawej strony był taki sam odstęp. I zobacz, jak to uczynić. Mamy w mojej regule CSS-a padding top, padding bottom, czyli padding z dołu i padding left, czyli wypełnienie z lewej strony. Dodajmy sobie jeszcze padding right. Pamiętaj, że tutaj do mojej szerokości dodałem 10 pikseli, a więc od mojej szerokości, czyli od 90 pikseli, muszę odjąć moje wypełnienie. Czyli 90 minus 10 pikseli to jest 80 pikseli. I w tym momencie zauważ, że będę miał ponownie ten sam kwadrat o wymiarach 100 pikseli na 100 pikseli, ponieważ szerokość ma 80 pikseli plus wypełnienie z lewej, czyli to już jest 80 plus 10, to jest 90 pikseli. I plus wypełnienie z prawej, 10 pikseli, czyli 90 pikseli plus 10 pikseli, to jest 100 pikseli. Tak samo z moją wysokością. Zauważ, że dodałem 10 pikseli wypełnienia z góry, czyli 80 plus 10 to jest 90. I 10 pikseli wypełnienia z dołu, czyli to jest 90 plus 10 pikseli, to jest 100 pikseli. Zapiszę moje zmiany, odświeżę przeglądarkę i zauważ, że w tym momencie tekst już jest zawijany. Zbadam sobie element i widzisz? Widzisz ten kwadracik, który jest wewnątrz zielonego kwadratu? Przedstawia on właśnie wypełnienie. Zauważ, że w przeglądarce po zbadaniu elementu mamy div zielony kwadrat o wymiarach 100 pikseli na 100 pikseli. Widzisz? I zauważ, że ten malutki kwadracik w środku zielonego kwadratu obrazuje właśnie wypełnienia z lewej, z prawej strony, z góry i z dołu. I obrazują one wypełnienie po 10 pikseli. Widzisz? I właśnie do tego służy padding. To samo możesz zrobić sobie z drugim niebieskim kwadratem analogicznie, czyli i tutaj padding right 10 pikseli. I zauważ, że również nasz niebieski kwadrat po zbadaniu elementu w moim Firebugu otrzymałem kwadrat 100 na 100 i zobacz, że mamy w środku niebieskiego kwadratu taki drugi niebieski kwadrat. Pokazuje on właśnie, że mamy przestrzeń 80 pikseli na 80 pikseli, w którym będziemy mogli umieszczać tekst. Jeżeli tekst będzie za długi, wówczas zostaje on zawijany do nowych linii, a więc jest to bardzo fajne. Jeżeli chodzi o działanie marginesu i działanie paddingu w dokumencie HTML-a, to by było na tyle. Mam nadzieję, że już teraz będziesz wiedział, do czego służy padding, a do czego służy margines. Dzięki i cześć.